Cześć kochani, jestem Ala Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Dzisiaj opowiem Wam trochę o pierwszym tomie bardzo dobrze zapowiadającej się serii młodzieżowej, w której mamy walkę, mamy miłość i mamy Akademię Magii. I będzie to Czarny Mag, pierwszy rok od Rachel Carter. Akademia Wielarza jest bardzo elitarnym miejscem, w którym uczył się praktycznie każdy mag. Mamy trzy frakcje. Frakcję uzdrowicieli, czyli oczywiście tych, którzy leczą ludzi, którzy odnieśli rany na polu bitwy. Frakcję alchemików, czyli tych, którzy ważą eliksiry, które nieraz są w stanie zaważyć na zwycięstwie tego bądź drugiego państwa. I frakcję boju, czyli magów, którzy biorą udział w wojnie, posługując się nie tylko orężem, ale również magią. Praktycznie każdy młody człowiek może podjąć próbę i przyjść na pierwszy rok do Akademii, jednak musi mieć świadomość tego, że po tym pierwszym roku w murach Akademii zostanie tylko i wyłącznie 15 uczniów i tylko oni będą mieli szansę kontynuować naukę i tak naprawdę zostać kiedyś magiem. 5 na frakcję alchemików, 5 na frakcję uzdrowicieli i 5 na frakcję boju. I przed takim właśnie wyzwaniem stanie nasza główna bohaterka, czyli 15-letnia Raya, która razem ze swoim bratem bliźniakiem Alexem wyrusza do Akademii, aby przetrwać to 10 miesięcy, gdyż największym jej marzeniem zawsze było to, aby zostać magiem bojowym. Jednak nie spodziewa się, że to będzie tak ciężkie, szczególnie, że po pierwsze dziewczyna tak naprawdę nie ma magii, a po drugie to będzie naprawdę najtrudniejsze 10 miesięcy w jej całym życiu. Kiedy tylko przeczytałam, że to będzie książka opowiadająca o pierwszym roku w Akademii Magii, to wyobrażałam sobie, że to będzie coś na miarę Harry'ego Pottera. Że będzie bajkowo, będzie kolorowo, będą, nie wiem, zamieniać się nawzajem we fredki i ogólnie będzie cudownie. A niestety bardziej mylić się nie mogłam. Z całym szacunkiem dla Harry'ego Pottera, ale jakby nie chodzi mi tutaj o Voldemorta i śmierciożerców, ale o sam jakby proces nauki. W Hogwarcie to była dziecięca igraszka, przynajmniej w taki sposób była przedstawiona. Natomiast w Czarnym Magu to jest coś naprawdę, co jest taką 10-miesięczną wręcz tyranią w pewnych momentach. To znaczy, wiecie, pobudka, po czym cały, autentycznie cały dzień nauki fechtunku, nauki prawa, historii. Dalej fechtunku, nauki medytacji i autentycznie nie było tutaj chyba chwytów niedozwolonych ze strony nauczycieli. Mogli ci połamać nogi, mogli ci połamać ręce, nieważne, gnoili cię na każdym kroku. Chodziło po prostu o to, żeby na koniec tego roku rzeczywiście zostało tylko i wyłącznie 15 uczniów, którzy rzeczywiście będą godni, żeby dalej kontynuować naukę w tej szkole. Była ona naprawdę piekielnie ciężka i o ile Hogwartu bym się spakowała już w tym momencie i tam od razu poleciała, o tyle jeśli chodzi o Akademię, o ile brzmi to naprawdę świetnie, to na 99,5% najnormalniej w świecie nie dałabym tam rady wytrzymać dłużej niż 3 miesięcy. I prawdopodobnie i tak bardzo jakby wyolbrzymiłam czas, który byłabym tam w stanie wytrzymać. To 10 miesięcy było autentycznie dla każdego ucznia pierwszego roku taką naprawdę harówką. To już nawet nie było przekraczanie własnych możliwości, tylko w tym momencie to było naprawdę doprowadzanie się do skraju, zarówno jeśli chodzi o siły fizyczne, jak i siły mentalne. Tam na porządku dziennym było omdlewanie z braku siły, jakby wymioty, doprowadzanie siebie do, nie wiem, drgawek i gorączki. I to było jak najbardziej normalnym etapem jakby w nauce i jakby powiększaniu swojego potencjału, chociażby magicznego. Pod tym względem, pod względem właśnie jakby stylu nauczania, że tak to nazwę, Hogwart i Akademia Wierudze to jest po prostu coś nie do porównania totalnie. I to było z jednej strony straszne, ale z drugiej strony fascynujące, że to ponad 100 uczniów, których mieliśmy przedstawionych w pierwszym tomie, było w stanie naprawdę robić bardzo ciężkie rzeczy, bardzo ciężkie dla nich rzeczy, tylko i wyłącznie po to, żeby rzeczywiście dobrnąć do końca tego roku. Pierwszy tom, jak można się spodziewać, po nazwie właściwie opowiada 10 miesięcy w Akademii, od momentu, kiedy Raya razem ze swoim bratem wyrusza w podróż do Akademii i już właściwie
To zaczyna się od dość niemiłych okoliczności i to jest całkiem spore niedopowiedzenie, aż do momentu ceremonii, podczas której mistrzowie ogłoszą to 15 osób, które rzeczywiście zostanie w Akademii i będzie mogło kontynuować naukę w wybranej przez siebie frakcji. Oprócz tego możemy oczywiście obserwować w tej książce to, jak Raya jakby nie tylko dojrzewa psychicznie, ale przede wszystkim jak zmienia się jako potencjalny student, jako potencjalny mag, czyli jakby jej, jak przebiegało jej szkolenie i przełamywanie kolejnych niepewności, kolejnego jakby strachu i wszystkich tych rzeczy, które były w stanie ją jakby zatrzymać w tym miejscu. Poza tym możemy też obserwować idealnie to, jak dogaduje się bądź nie dogaduje się z innymi uczniami. I też musicie wiedzieć, że pierwszy rok w Akademii jest o tyle dziwny, że trafiają tam wszyscy, którzy chcą, to znaczy zarówno ludzie niskiego pochodzenia, tak jak no można powiedzieć, że jest w przypadku Rai, ale tak samo są to wysoko urodzeni i są to nawet ludzie z rodziny królewskiej, a konkretnie jeden człowiek. I jak można się domyśleć, w momencie, kiedy dzieciaki muszą naprawdę w takim stopniu ze sobą konkurować, to jeszcze do tego różnice w urodzeniu, w statusie majątkowym naprawdę są w stanie zmienić dużo. Raya natomiast jest dość dziwną bohaterką. Dziwną pod tym względem, że na początku nie byłam pewna, czy ją w ogóle polubię. Bo już na samym początku zostaliśmy jakby uprzedzeni, że ona naprawdę jest strasznie wybuchową osobą. Jest uparta, jest zacietrzewiona i nie potrafi przymknąć paszczy wtedy, kiedy powinna. I to też jest całkiem spore niedopowiedzenie, moi drodzy, bo Raya bardzo szybko wybucha, bardzo szybko, może inaczej, ma zbyt rozbuchane ego w pewnych momentach i jest zbyt dumna, co nieraz wprowadzi ją naprawdę w nie lada kłopoty, o czym mam nadzieję się przekonacie, ale to jest coś, co na dobrą sprawę w pewnym momencie zaczęłam nawet trochę w niej lubić, chociażby dlatego, że widać progres, to znaczy widać, że ona w pewnym momencie już zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że ona sama przegina i ona w ogóle nie powinna i ona się powinna w ogóle hamować, ale mimo wszystko nie jest w stanie tego zrobić. Także to jest na początku trochę irytująca postać, ale później staje się nawet w pewien sposób zabawna. I widać, że ten rok naprawdę ją zmienił nie tylko pod względem fizycznym, ale też pod względem psychicznym. Oprócz tego mamy tutaj naprawdę świetne postacie, tak jak najlepsza przyjaciółka Rai, czyli Elle, dziewczyna, która jest jakby jest z tej bogatszej rodziny, ale mimo wszystko jest naprawdę bardzo dobrą osobą, która pomaga Rai, mimo że jakby na to nie patrzeć, są swego rodzaju rywalkami, dlatego że chcą iść do tego samego, tej samej frakcji. Jak wiadomo, miejsc do frakcji jest tylko i wyłącznie 5, ale mimo to pomaga jej na każdym kroku, jak tylko może, i wspiera ją, tak jak najlepsza przyjaciółka powinna to robić. Alex, czyli brat Rai, też jest naprawdę fajną postacią, której, szczerze mówiąc, chciałabym poznać trochę więcej. To jest chłopak, który chciałby zostać uzdrowicielem i jest totalnym flirciarzem, przed którym po prostu wszystkie dziewczyny prawie mdleją i ponoć jego urok osobisty jest nie do przebicia, co nie do końca byłam w stanie sobie jakby wyobrazić, ale to już chyba bardziej moje jakby osobiste podejście do tej sprawy. Oprócz tego oczywiście mamy dwójkę bohaterów, z czego jednego nienawidzę, znaczy właściwie to jednej bohaterki, czyli Priscilli, dziewczynę, która mi się strasznie kojarzyła z bohaterkami z Igrzysk Śmierci, czyli była naprawdę dobrze wyszkoloną pięknością, która była jak taki zgniłe w środku jabłko, które z zewnątrz jest piękne. Wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie to jest postać, której po prostu nie jestem w stanie polubić. No i mamy Darena, czyli właśnie tą osobę z rodziny królewskiej, drugiego syna króla, czyli tego, który nie jest już pretendentem do tronu, ale mimo to jest niezwykle potężny i właściwie tyle na jego temat jestem w stanie wam powiedzieć, bo to jest postać, co do której mam stałe wątpliwości i wahania nastrojów i ogólnie to nie wiem. Ogólnie to nie wiem i muszę sobie wyrobić dopiero jakby zdanie na jego temat, bo jak tylko zaczynam go lubić i zaczynam kibicować, wiecie, ale on jest super,
wybronił się, to nagle się okazuje 10 kartek później, że wtedy się nie wybronił i nadal mam ochotę go zabić. Mniej więcej powiedziałam wam, o czym jest ta książka, powiedziałam wam trochę o bohaterach, to jeszcze na koniec powiem wam rzecz, która mi się najbardziej podobała w tej książce. Konkretnie chodzi mi o przedstawienie magii i proces zrzucania zaklęć. To jest taka pierdółka, która jakby na mnie zrobiła bardzo fajne wrażenie, bo zawsze kiedy mamy magię przedstawioną w książce, to jest przedstawiona albo z jednej strony, że to jest po prostu siła, która po prostu, nie wiem, koncentrujesz się na czymś i to się po prostu dzieje. To po prostu tak jest. Albo z drugiej strony jest to oczywiście pokazane, jak musisz mieć konkretną myśl zwizualizowaną i musisz wypuścić z siebie tę magię, żeby tam się zadziały rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. W każdym razie w tej książce jest to o tyle fajnie pokazane, że aby rzucić zaklęcie, trzeba zaangażować wszystkie swoje zmysły. Zaangażować słuch, smak, węch, wzrok. Musicie naprawdę jakby dopiąć obraz tego, co ma się zadziać na ostatni guzik. I dopiero wtedy jesteście w stanie rzeczywiście zmaterializować w jakiś sposób chociażby tę rzecz czy to zjawisko. I to jest naprawdę świetne. Dopiero w momencie, kiedy zaczęłam czytać, jak Raya stara się rzucać zaklęcia, to dopiero zaczęłam zauważyć niektóre elementy, chociażby były związane z ogniem, czy jego jakiś smak, czy jego zapach. I właściwie to tyle, już więcej wam nie będę opowiadała, bo prawdopodobnie wtedy coś bym zaspoilerowała. A ta książka naprawdę bardzo dobrze trzyma w napięciu i to jest książka, która autentycznie jest w stanie podgrzewać cały czas klimat. Tutaj są cały czas jakby wydarzenia, dzięki którym czujemy, że zbliża się coraz bardziej ten moment ceremonii i wyboru tego, kto zostanie jednym z 15 uczniów. Także podsumowując, jak dla mnie naprawdę bardzo fajna książka, bardzo fajny początek serii, która ma naprawdę świetny potencjał. Jedyne, co może wam przeszkadzać, to to, że bohaterka, jak już mówiłam, ma tutaj 15 lat, także jeżeli nie jesteście w stanie przymknąć oko na jakieś takie głupotki nastolatki, to może wam troszeczkę przeszkadzać. Ale ja na szczęście pamiętam, jaka byłam, kiedy miałam 15 lat, także mi to zupełnie nie przeszkadzało. Oprócz tego mamy tutaj taki fajny początek wątku miłosnego, który może się naprawdę w fajny sposób rozwinąć. Mamy tutaj bardzo ciekawą bohaterkę, która nie jest jakoś super mega uzdolniona na samym początku i naprawdę musi włożyć masę wysiłku w to, żeby do czegoś dojść. I to jest książka, która definitywnie nie jest ugrzecznioną historią o magii, czyli nie mamy tutaj zmieniania koleżanki w motylki i nie jest słodko i romantycznie itd., itd. To jest naprawdę krew, pot i łzy i różne inne obrzydliwe rzeczy. No i nie zmienia faktu, że jak już mówiłam, bardzo fajna książka, bardzo fajny początek, bardzo szybko się czyta, bardzo przyjemnie i to jest coś, co autentycznie człowiek chce dobrnąć do samego końca, żeby się przekonać, jak pójdzie. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Mam też nadzieję, że przekonałam kogoś do przeczytania tej książki, bo drugi tom będzie w księgarni, o ile się nie mylę, już w styczniu i naprawdę bardzo, ale to bardzo nie mogę się doczekać tego... Co się wydarzyło dalej, nie spoilerując zakończenia. I chciałam też bardzo podziękować wydawnictwu Uroboros za coś, co będzie prawdopodobnie najlepszą pamiątką z bycia recenzentem ever, czyli moje imię i nazwisko na okładce książki, co jest naprawdę cudowne i bardzo, ale to bardzo wam za to dziękuję. I cóż, pamiętajcie kochani koniecznie o tym, żeby mieć subskrybowany kanał i pamiętajcie, jeżeli filmik wam się podobał, dajcie łapkę w górę i skomentujcie, a my widzimy się za tydzień. Na razie, cześć!